Wprawdzie numer PESEL jest niepowtarzalny i przypisany tylko do jednego człowieka, ale kiedy nasz dowód znajdzie się w rękach niepowołanej osoby, to wykorzystanie przez nią naszego PESEL-u może przysporzyć wielu problemów. Od dzisiaj można ten numer zastrzec. Jak to zrobić i co to daje? O tym Paweł Jędrusik. Utrata danych osobowych mogła wiązać się dla wielu osób z poważnymi konsekwencjami, w tym także finansowymi. Jednak do tej pory nie dało się zastrzec numeru PESEL. Można było jedynie przyjść do Urzędu Miejskiego w naszym mieście i złożyć taki oto formularz, w którym informujemy o utracie dowodu osobistego. Teraz jednak to wszystko się zmienia, ponieważ numer PESEL można zastrzec. Będzie to można także zrobić przez aplikację w telefonie komórkowym mObywatel. Taka możliwość jest od dziś w każdym urzędzie gminy. Właśnie to w tym momencie uczyniłem. Dlaczego? Żeby być w takim bardziej, że tak powiem, spokojnym o swoje finanse na przykład w banku. Tak, dzisiaj słyszałam. I co pani sądzi o tym pomyśle? No to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że nikt mi nie będzie się wtrąbalał do telefonu i tyle. Ale warto też pamiętać, że jeśli zastrzeżemy swój numer PESEL, to sami nie będziemy mogli na przykład wziąć kredytu. Oczywiście w każdej chwili można zmienić swoją decyzję, a zastrzec numer można w kilku różnych instytucjach. W placówce Poczty Polskiej, w banku czy w dowolnym urzędzie gminy. Dodatkowo od grudnia taka możliwość będzie w rządowej aplikacji mObywatel, dostępnej na telefonach komórkowych. Do tej pory, gdy ktoś zgubił ważne dokumenty, na przykład dowód osobisty, zgłaszał to na policję. Niesłusznie. U nas zgłaszamy tylko i wyłącznie takie przypadki, kiedy do utraty dokumentu doszło w wyniku przestępstwa. Ofiarą przestępstwa, gdy stracimy dowód osobisty, możemy stać się my sami. A jeśli komuś uda się na nas zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, sprawa mocno się komplikuje. Gdyby to było takie proste, że powiemy bankowi, to nie my, a bank uzna w porządku, to w takim razie my wszystkie nasze roszczenia względem pana anulujemy, to tak naprawdę nie byłoby w ogóle tego rodzaju problemu. Zdaniem ekspertów od bezpieczeństwa taka zmiana jest potrzebna i powinna być wprowadzona już dawno. Nie oznacza to jednak, że z całą pewnością uchroni nas przed oszustwami. Ja nie twierdzę, że to jest nie do obejścia. To znaczy, jeśli ktoś pracuje długo w branży bezpieczeństwa, to wie, że wszystko jest do obejścia. Natomiast w momencie, kiedy staje się to 4 razy trudniejsze, no to jednak eliminuje to z rynku dużą liczbę przestępców. Warto też pamiętać, że obowiązek weryfikacji, czy numer PESEL jest zastrzeżony, wejdzie w życie dopiero 1 czerwca.